Tak jak nie potrzeba Dnia Kobiet, aby obdarować swoją dziewczynę kwiatami, tak też nie potrzeba Prima Aprilis, aby wywinąć numer swoim znajomym. Dlatego też w dzisiejszym odcinku zebrałem dla Was listę 10 najlepszych pomysłów na sprankowanie znajomych. A jeśli chcecie sprankować kogoś w naprawdę zawodowym stylu, koniecznie odwiedźcie stronę prankmi.pl, stronę z najlepszymi telefonicznymi żartami w sieci. Do wyboru macie dziesiątki gotowych i sprawdzonych kawałów, którymi możecie wkręcić rodzinę lub znajomych. A najlepsze jest to, że pranki możecie personalizować, na przykład poprzez wybranie imienia znajomego, tak aby było jak najbardziej wiarygodnie. Nie martwcie się też pocztą głosową. Jeśli tak się stanie, otrzymacie natychmiastowy zwrot środków. Dodatkowo na kod PLANETA otrzymacie bonus do doładowania, a 150 najszybszych osób, które zarejestrują się przez podany w opisie link, otrzyma jeden prank za darmo. Jeszcze raz gorąco zachęcam, tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10. Nie ma to jak świeżo wyciśnięty sok pomarańczowy. Tylko kto powiedział, że sok pomarańczowy musi być zrobiony z pomarańczy. Ten sok jest pomarańczowy tylko dlatego, że ma taki kolor. Wkręćcie znajomych w pracy, akademiku czy gdziekolwiek i poczęstujcie ich sokiem z rozrobionego, sproszkowanego sera cheddar. Będzie tym bardziej śmiesznie, jeśli zostawicie cały dzbanek w lodówce i ktoś sam się poczęstuje bez pytania. Numer 9. Przyklejcie ustną harmonijkę do rury wydechowej w samochodzie waszego najlepszego kumpla. Kiedy przekroczy on 50-60 km na godzinę, jego samochód zacznie brzmieć jak Bob Dylan na amfetaminie. W sposób jak żaden inny, aby poczuć przysłowiowego bluesa. Numer 8. Kiedy następnym razem będziecie w McDonaldzie, KFC czy innym fast foodzie, a wasz znajomy akurat wyjdzie siku, chwyćcie za saszetkę z ketchupem, albo jeszcze lepiej ostrym sosem, zróbcie otwór, włóżcie w niego słomkę i wszystko ukryjcie w kubku. Teraz tylko wyobraźcie sobie jego reakcję, kiedy zamiast spodziewanej coli, jego usta niespodziewanie wypełni coś słonego. Numer 7. Któż nie kocha Kinder niespodzianki? Niestety cena potrafi odstraszyć. Dlatego podarujcie swojemu znajomemu własnoręcznie wykonane jajko niespodziankę, zrobione z prawdziwego jajka. Wystarczy, że oblejecie je rozpuszczoną w mikrofalówce czekoladą, a następnie owiniecie w złotko. Najlepiej oryginalne Kinder. Mam tylko jedną prośbę. Postarajcie się wybierać jajka niezarażone salmonellą, ok? Nie chcę mieć waszych znajomych na sumieniu. Numer 6. Żart z niewidzialną przeszkodą. Generalnie chodzi o to, aby zasugerować kierowcom, czy nawet przechodniom, że coś znajduje się na drodze. Na przykład, że w asfalcie jest ogromna dziura, której nie widać przez maskę, lub ktoś na moście rozciągnął żyłkę. Wszystko, co musicie zrobić, to wielkiego kroka nad rzekomą przeszkodą i rozejrzeć się za siebie. Resztę za was zrobi wyobraźnia. Numer 5. Podbierzcie waszemu znajomemu dezodorant w sztywcie i zastąpcie środek serkiem śmietankowym Philadelphia. Wystarczy wam do tego łyżka, którą pamiętajcie, aby też wszystko dobrze uklepać i wygładzić. Dla większej wiarygodności wyrwijcie sobie włos spod pachy i połóżcie na sztywcie, niczym wisienkę na torcie. Teraz czekajcie na reakcję. Numer 4. Wszyscy wiemy, jak irytujący potrafią być Jehowi. Nie wiem jak u was, ale u mnie w Warszawie przynajmniej 90% wszystkich zapukań do drzwi stanowią właśnie oni. Dlatego biorąc pod uwagę, jak chętnie nachodzą oni ludzi w ich własnych domach nieproszeni, na pewno nie będą mieli nic przeciwko, aby odwiedzić waszego znajomego zaproszeni. Na oficjalnej stronie Świadków Jehowy możecie zamówić bezpłatny domowy kurs biblijny. Wystarczy wpisać imię i nazwisko zainteresowanego, adres oraz dzień i godzinę spotkania. Numer 2. Ten prank wydaje się nieszkodliwy, a jednak. Pewien internauta wsypał do miski skittlesy, M&M'sy oraz inne niepasujące dropsy i zostawił je na stole w pracy, aby inni się częstowali. Kilka godzin później na miejsce zawisła taka oto kartka. Kimkolwiek jesteś, wiedz, że nie masz duszy. To, co zrobiłeś, jest złe i powinieneś się wstydzić. Numer 1. Żarty z kupą chyba nigdy się nie znudzą. Oto klasyka gatunku, czyli kupa zrobiona z namoczonej i zgniecionej rolki papieru toaletowego. Połóżcie taką na desce klozetowej w domu swojego kumpla, na biurku kolegi z pracy, czy na krześle szefa. Nie zapomnijcie tylko nagrać reakcji i wysłać na mojego maila. Okej, tym zgniecionym, jak jajka w rurkach akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich, m.in. 10 najśmieszniejszych tatusiowych żartów. Wpadnijcie jeszcze na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również mój drugi kanał na YouTubie, Paulisosyt z animacją. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia już w następnym odcinku. Cześć!